które są zmartwychwstaniem i życiem. Bo Bóg, Jezus Chrystus, wypowiada do ciebie dzisiaj słowo: żyj i nie idź na śmierć. Żyj i nie idź na śmierć. Żyj, ponieważ ja umarłem za twoje grzechy i zmartwychwstałem. I mogę cię pociągnąć. Mogę cię pociągnąć do samego nieba. Nie musisz dzisiaj iść do piekła prosto drogą, która wiedzie w dół. Nie musisz dzisiaj być szarpany różnymi rzeczami, których nie widzisz nawet i nie rozumiesz. Nie musisz być pociągany przez swoje pożądliwości. Może tak być, że grzech nie musi nad tobą panować, ponieważ Jezus Chrystus zwyciężył 2000 lat temu. Kochani, 20 lat temu poddałam mu swoje życie. Wcześniej przez 30 lat żyłam bez niego. Przez 30 lat bujałam się w tym życiu i próbowałam zasłużyć na czyjąś przychylność. Najpierw to był mój tata. Żyłam w wielkim odrzuceniu, ponieważ nie byłam wymarzonym synem i nigdy nie byłam w stanie zasłużyć na jego przychylność. I to ukształtowało we mnie poczucie, że jestem niewarta nic. A w związku z tym musiałam kogoś udawać, kogoś, kto może zasłużyć, kogoś, kto może się podobać innym. Uważałam, że tylko przez to, że na przykład zdobędę tytuł przed nazwiskiem, będę szanowana przez innych ludzi. Robiłam na zawój karierę, tutaj, naprzeciwko Mariota. Stąd wywieziono na sygnale moją koleżankę i wtedy się obudziłam. Wtedy się obudziłam, zobaczyłam, że to nie jest tędy droga. Ale to jeszcze nie wystarczyło. Nie wystarczyło. Nie chciałam mieć dzieci ze swoim mężem, ponieważ przeszkadzałyby w mojej karierze. Dlatego zabiłam swoje dziecko. Zapracowałam je na śmierć. Żarłam fast foody, pracowałam do 22. Nie chciałam tego dziecka i głośno mówiłam, że go nie chcę. I poroniłam. To jest moc wypowiadanych słów. Moc wypowiadanych słów. Wypowiadałam słowa, które prowadziły do śmierci. A dzisiaj ci mówię o tym, że ty możesz wypowiedzieć słowa, które będą prowadzić cię do życia. Bo po tych wszystkich wydarzeniach, po tym jak miałam kilka wypadków, które mogłyby się skończyć śmiercią, po tym wszystkim zawołałam do Boga, ponieważ miałam dość już pustego życia. Życia udawanego. Życia, w którym zakładałam maski dla jednej grupy znajomych inne, dla innych inne. Gubiłam się już w tym. Nie byłam żoną dla mojego męża. Wstydziłam się go przed pewną grupą znajomych, podczas gdy przed drugą było wszystko okej. Tak żyłam. Tak żyłam w ciągłym lęku, że zostanę nakryta na oszustwie. Ale te 20 lat temu zawołałam do Jezusa Chrystusa prosto z serca, ponieważ w nocy miałam sen. W tym śnie, bardzo dramatycznym, zostałam przekonana, że nie znam Boga i że On jest prawdziwy. Obudziłam się, byłam przerażona, bo wiedziałam w jednej chwili, że chodzę za rękę z diabłem. Że w tamtym momencie jestem zgubiona. Wiedziałam o tym, że moje życie jest puste, że moje życie jest ciągłym udawaniem, że donikąd mnie nie prowadzi. W tamtym momencie wiedziałam, że błądzę. A błąd, kochani, to jest grzech. Grzech to nie jest coś takiego, że ty chlejesz, puszczasz się, palisz, zażywasz narkotyki. To są tylko efekty błędu, efekty grzechu, który jest w środku w człowieku, czyli egoistycznego ducha. To egoizm pociąga cię do tego, żeby kłamać na przykład i kryć siebie. To egoizm pociąga cię do tego, że chcesz sobie robić dobrze za wszelką cenę, mimo tego, że następnego dnia zdychasz. I ja tak właśnie miałam. I w tamtym momencie, kiedy skonfrontowana zostałam z prawdą,
że Bóg jest żywy, że Jezus Chrystus to jest prawdziwa osoba, że to jest Ten, który mnie rzeczywiście wyratował, a ja nie korzystam z tego ratunku. Wtedy zawołałam do Niego. Ja wiedziałam, że to jest moją największą, najgłębszą potrzebą. Spotkałam się z żywym Bogiem. Nie tak jak z wami teraz się tutaj spotykam, ponieważ Bóg jest duchem. Ja dotknęłam Go w duchu. Ja zostałam przekonana w duchu, czyli w twojej najgłębszej głębi. Możesz dzisiaj, tak samo jak ja wtedy, spotkać się z Bogiem. Możesz dzisiaj na te słowa prostej Ewangelii, że On już wszystko wykonał, że już wszystko się wykonało tam na krzyżu, że On zapłacił już cenę za twój grzech, że On już umarł twoją śmiercią i zmartwychwstał. Na te słowa możesz zareagować tylko wiarą albo ignorancją. Są dwa typy ludzi w związku z tym na ziemi. Ci, którzy zareagowali na dobrą nowinę wiarą, ożyli w duchu, tak jak ja, bo ja narodziłam się na nowo z Jego ducha. A ci, którzy ignorują dobrą nowinę, którzy ignorują to, że Bóg umarł za nich, że zmartwychwstał i że może ich wyciągnąć z tego głupiego życia tutaj, idą do piekła, są martwi duchowo. Nie idź do piekła. Nie bądź martwy. Żyj! 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 Chwyć się słowa życia, tak jak ja zrobiłam te 20 lat temu. Chwyć się słowa życia. Bóg kładzie dzisiaj przed tobą alternatywę. Prawdziwą alternatywę. Fałszywa brzmi: rób dobrze, a będzie dobrze. Jak będziesz robił źle, to będzie źle. Ale wybór jest między śmiercią i życiem, a nie między dobrem i złem. Piekło jest pełne ludzi, którzy byli dobrzy, którzy próbowali zasłużyć. Ale nie jesteś w stanie zasłużyć na to, żeby zmienić swoje wnętrze. Nie jesteś w stanie zapracować sobie na to, żeby twój duch przestał być egoistyczny. Musisz doświadczyć śmierci i zmartwychwstania. Musisz dać zabić egoizm i powstać z martwych w mocy Jego ducha. To jest proste. Po prostu zawołaj dzisiaj do Jezusa. Ja 20 lat temu zawołałam. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Jestem dzisiaj zupełnie nowym człowiekiem. Zupełnie nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Kiedyś byłam odrzucona. Dzisiaj mogę stać i opowiadać wam o swoim życiu i mówię wam: nie idźcie dalej, ignorując Boga, ponieważ Jezus Chrystus wykonał wszystko. I dzisiaj, jakimkolwiek jesteś w dołku, cokolwiek ciebie nie przygnębia, cokolwiek ciebie nie dołuje, możesz do Niego zawołać. I jeśli zrobisz to w głębi serca, będziesz zbawiony. Zbawiony to znaczy uratowany. Zbawiony to znaczy uzdrowiony. Zbawiony to znaczy wyciągnięty z nędzy, z dziadostwa. To jest zbawienie. Zbawienie to nie jest coś, o czym mówi się tylko w kościele, a później się wychodzi i się z powrotem wchodzi w rynsztok twojego życia. To nie jest to. Jezus Chrystus nie jest w wafelkach. Jezus Chrystus to nie jest ta figurka, którą całują po stopach. To jest bzdura. Jezus jest potężnym Bogiem, który tutaj przyszedł w ciele. W ciele zmartwychwstał i jest teraz po prawicy swojego Ojca. Jest żywy i możesz Go wypróbować. Kiedy 20 lat temu oddałam Mu swoje życie, narodziłam się na nowo. Od tamtej pory Święty Duch mieszka we mnie. Od tamtej pory grzech nade mną nie panuje, śmierć nade mną nie panuje, ponieważ Jezus Chrystus na krzyżu ukrzyżował każdą chorobę. Każda choroba spadła na Niego. A więc dzisiaj, tak jak On, mogę nałożyć na ciebie ręce i będziesz uzdrowiony, ponieważ On już wszystko zrobił. On już wszystko zrobił. Jeśli jesteś chory, możesz podejść i wypróbować mojego Boga. Ja jestem pewna. Ja jestem pewna, ponieważ wiara to jest pewność. Wiara to jest pewność. Wiara to nie jest nadzieja. Nadzieja mówi: może będzie tak, a może będzie inaczej.
ale wiara to pewność. Ja mam wiarę i mam pewność, że idę dzisiaj do nieba. Mam pewność, że jeżeli nałożę na Ciebie ręce, to będziesz uzdrowiony, ponieważ Jezus Chrystus dokończył swoje dzieło. On powiedział, wykonało się. Mam pewność. Możesz mieć pewność. Nie musisz żyć w niepewności na tej ziemi. Nie musisz myśleć o tym, że nie wiesz, dokąd idziesz. Nie musisz. Jeśli masz niepewność, to znaczy, że zmierzasz do piekła. Potrzebujesz spotkać się z żywym Bogiem. Potrzebujesz oddać Mu swoje życie. Potrzebujesz mieć pewność w życiu. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię pewność. Ja lubię, jak coś jest pewne, a Bóg jest pewny. Jego Słowo jest pewne. Wypróbuj Jego Słowo. Jeśli masz Biblię w domu, to zacznij czytać Jego Słowo od Nowego Testamentu. Wypróbuj Jego Słowo. Jego Słowo jest pewne. Jezus Chrystus jest wcielonym Słowem. To nie jest jakaś plewa. Wartość Słowa ocenia się po tym, czy ono rzeczywiście wykonuje to, co powiedziało. Jezus Chrystus powiedział, że wykonało się na krzyżu. Wykonał pełne zbawienie. Zmartwychwstał. I może Cię pociągnąć do siebie. Zawołaj do Niego. A jeśli jesteś chory, podejdź do któregokolwiek z nas. Położymy na Ciebie święte swoje ręce i moc Ducha Świętego przepłynie do Ciebie. Zostaniesz uzdrowiony z czegokolwiek. Uzdrowiłam kobietę z chłoniaka mózgu. Uzdrowiłam chłopaka, który miał raka w osierdziu. Uzdrawiam swoje dzieci. Tak, moje dzieci, które mają 15, 17 i 19 lat, nie chorują, nie chodzą na zwolnienia. Taki jest Bóg. Bóg jest praktyczny. Bóg jest realny. Bóg działa. Bóg jest żywy. On daje życie. On daje życie. To nie jest taka postać, którą sobie, nie wiem, wyobraziła religia i którą sprzedaje religia. To nie jest to, o czym się uczyliście na lekcjach religii. To nie jest to. Tam jest martwota, ale Bóg jest realny i możesz się z Nim spotkać w środku, w swoim duchu, ponieważ On jest duchem. I Słowo Boże mówi, że jeśli z głębi serca zawołasz, jeśli zawołasz z głębi serca, jeśli uwierzysz w swoim sercu, że On jest Zbawicielem, uczynisz Go swoim Panem, będziesz zbawiony, jeśli wyznasz to. Wyznaj to dzisiaj. Wyznaj to dzisiaj. W Twoich ustach są słowa życia albo słowa śmierci. Jeśli przyznasz się do tego, który jest życiem, będziesz żył. Ale jeśli dzisiaj przyznajesz się do tego, który niesie śmierć, idziesz ku śmierci. Idziesz ku śmierci, a masz tylko ten czas, który jest przed tobą i nie wiesz, jak długo tutaj będziesz żył na tej ziemi. Bo człowiek tutaj decyduje, gdzie będzie po śmierci. Tu decydujesz, czy narodzisz się na nowo, czy wezwiesz imienia Jezus nad swoim życiem i będziesz żyć, czy nie.